Witajcie. Dzisiaj przyjrzymy się miernikowi DMM6500 marki Kitli, który otrzymałem do testu ze sklepu Farnell Element 14. Przyjrzymy się budowie i funkcjonalności tego urządzenia oraz sprawdzimy funkcję digitizera. Po otwarciu pudełeczka znajduje się w nim kabelek. Proszę bardzo, USB, pewnie do podłączenia do komputera. Przewody pomiarowe. Komplecik oraz krótka instrukcja, oczywiście w języku angielskim, po polsku nic nie znajdziemy. Dalej mamy przewód zasilania, zwykły, typowy oraz samo urządzenie. Urządzenie zapakowane jest. O, jeszcze mieliśmy coś na dole, zaraz zobaczymy, co to jest. Drugi, jasne, mamy trzy rodzaje wtyczek, tak? Wielka Brytania i tak dalej, do podłączenia w innych standardach. Samo urządzenie mamy zapakowane, zabezpieczone w piankach oraz w foliowym woreczku. Zaraz się dobierzemy do niego. Na górze mamy certyfikat kalibracji sprzętu, zrobiony w 2018 roku. O, jest wykaz urządzeń, które zostały użyte. No i tam raport użytych materiałów do budowy urządzenia. Krótko o budowie urządzenia. Gro panelu zajmuje wyświetlacz. Wyświetlacz jest dotykowy, pojemnościowy, to zaprezentujemy za chwilę. Po lewej stronie przyciski do wyboru różnych pozycji menu, tak samo po prawej stronie przyciski funkcyjne. Tutaj mamy gniazdo USB umożliwiające komunikację tak z urządzeniem, zgranie i wgrywanie do urządzenia różnych plików. Ta część, w tej części mamy podłączenie konektorów, tak, czyli przewodów do przewodów pomiarowych. Ten przycisk służy nam do przełączania złącz, przednie złącza albo tylnie złącza. Już pokazuję, jak urządzenie wygląda z tyłu. Z tyłu widzimy tak, górną część zajmuje gniazdo rozszerzające na karty komunikacyjne, tak? Możemy podłączyć różne karty, które posiada producent w swojej ofercie, jak RS232, RS485 itd. Tutaj gniazdo do podłączenia Ethernetu, tak? Do sieci. Tutaj mamy złącza wyzwalania zewnętrznego, wejście, wyjście, podłączenie USB do komputera PC. Tutaj mamy gniazdo dodatkowych akcesoriów i zewnętrzny zespół gniazd terminalowych do podłączenia przewodów pomiarowych. Pokrótce opowiem, do czego służą poszczególne przyciski. Przycisk Home, czyli powrót do głównego menu. Tutaj menu całego urządzenia z podziałem na poszczególne elementy. Wszystko wybieramy tutaj dotykowo. Apps, czyli możliwość wgrania różnych skryptów, aplikacji i tak dalej. I przycisk Help, czyli przycisk pomocy. Po drugiej stronie mamy przycisk Enter, czyli potwierdzenie podświetlonej danej pozycji. Exit, standardowe wejście function, czyli wejście w jakąś tam funkcję
i trigger, czyli ręczne wyzwolenie. Jeżeli chodzi o zakres pomiarowy urządzenia, to w trybie pomiaru napięcia stałego mamy zakres od 100 nanowoltów aż do 1010 V. W trybie napięcia zmiennego, w trybie pomiaru napięcia zmiennego zakres wynosi również od 100 nanowoltów do 750 V RMS. Pomiar prądu stałego w zakresie 10 pikoamper do 10,1 ampera. Pomiar prądu zmiennego 100 pikoamper również do 10,1 ampera. Mamy tutaj pomiar dwużyłowy, że tak powiem, za pomocą dwóch sond w zakresie od 10 mikroomów do 120 megaomów. A żeby skompensować rezystancję przewodów pomiarowych, możemy tutaj mierzyć również czterema sondami i tutaj mamy zakres od 1 mikrooma do 120 megaomów. Pojemność urządzenia mierzy od 1/10 pikofarada do 120 mikrofaradów. Czas od 3,3 mikrosekundy do 333 milisekund. Częstotliwość od 3 Hz do 300 kHz, a także test diody od 10 mikrowoltów do 12 V z możliwością wyboru źródła. I dosyć ciekawym elementem jest tutaj digitalizacja, tak? Mamy digitalizację napięcia i digitalizację prądu. Digitalizacja napięcia w zakresie 10 mikrowoltów do 1010 V, a digitalizacja prądu 10 nanoamper do 10,1 ampera. Pomiar mamy również temperatury. Temperaturę mamy w zakresie od minus 200 V do 1820 V. Oczywiście to jest zależne od tego, jakiej sondy używany, tak? czy termistora, czy tam 2-3-4-żyłowego czujnika rezystancyjnego. Jeżeli chodzi o menu urządzenia, możemy sobie, zaraz przełączmy sobie na częstotliwość. Urządzenia umożliwia pomiar dwóch wartości naraz. W tym przypadku mamy tak, częstotliwość oraz temperaturę. Nie mamy akurat podłączonej sondy. Możemy sobie przesunąć w dół, żeby odczyt mieć czytelny. Tutaj mamy menu statystyki. Następnie tutaj jakieś tam ustawienie odnośnie filtrów, działań matematycznych czy wyzwalania. Natomiast na samym końcu mamy digitalizację od razu, tak? Czyli wykres sygnału, jaki mamy na wejściu. Tak? Tutaj akurat jest przedstawiane napięcie, przepraszam, częstotliwość sieciowa. Tak, jeżeli zmienimy sobie na funkcję częstotliwości, przejdziemy z powrotem na częstotliwość, będzie ładnie widać, jak ten wykres się nam tutaj rysuje i jak urządzenie automatycznie dostosowuje zakres, tak aby ten wykres był jak najbardziej widoczny. Widzimy już, jak nam się wypełnił cały ten, skala się zmieniła tak do takiego widoku, aby było widoczne te zmiany. Do przeprowadzenia testu funkcji digitalizacji napięcia zaprzęgłem do porównania oscyloskop. Ten ma 72-93-55. Podłączyłem to wszystko do sondy magnetostrykcyjnej, która swój pomiar, że tak powiem, pływaków przedstawia w formie impulsów na wykresie. Porównamy sobie, jak to wygląda na oscyloskopie oraz na naszym mierniku. Ok, przygotowałem zestaw, jest wszystko połączone. Oscyloskop jest ustawiony na wyzwolenie
zboczem narastającym, więc sobie pracuję w tle. Spróbujmy teraz wyzwolić pomiar w naszym mierniku kitli i sprawdźmy. Porównamy dokładność pomiaru. Mamy, jak widać, już nasze impulsy. Pierwszy impuls to jest impuls głowicy. Drugi impuls to jest impuls pływaka pierwszego, pływaka drugiego i impuls ostatniej końca sondy. Ok, teraz włączymy sobie kursory i spróbujemy złapać czas, jaki mamy pomiędzy poszczególnymi impulsami. Ustawiamy tutaj na zboczu narastającym. Ok, i teraz tak, delta X dla tego pomiaru w przypadku miernika DMM6500 wynosi 773 mikrosekundy. Natomiast w przypadku oscyloskopu jest to 776 mikrosekund. Oczywiście możemy spróbować jeszcze delikatnie to rozszerzyć. Żeby ten pomiar był bardziej precyzyjny. Nastawiam kursor na zboczu narastającym. I tu. No, w przypadku takim, jak rozszerzyliśmy sobie tutaj ten wykres, no to nam te czasy się pokrywają, tak? 776 mikrosekund i na oscyloskopie, i na mierniku DMM6500. Ok, spróbujemy przesunąć jeszcze pływak w górę i zobaczymy sobie drugi pomiar, czy nam to też się pokryje. Ok, poszedł do góry. Na oscyloskopie pewnie było to widać fajnie, ponieważ, a zresztą nawet widać po kursorze, prawda? Kursor nam został na starej pozycji, a impuls pływaka nam się przesunął. Ok, wyzwalamy w mierniku konieczność pomiaru. Wyłączymy na razie nam kursory. Ok. Mamy zdigitalizowane napięcie, mamy wykres piękny. Podobnie zmierzymy sobie pomiędzy impulsem głowicy. A impulsem pływaka. Dobra, włączam, jeszcze chwilę rozciągnę, włączam kursory. Zobaczmy, jak to wygląda, ciach. Tutaj mamy drugi, mniej więcej tak. No, troszeczkę mi się przesunął. Spróbujemy jeszcze. No, widać, że to sterowanie może i wygodne palcem, ale w momencie, jak się zabiera, tak, no to delikatnie gdzieś to tam pływa, nam i ucieka. Ok, czyli tutaj od strony miernika DMM mamy załatwione. Teraz spróbujemy od strony oscyloskopu sobie ustawić. Trochę nam to skacze, ale chyba, że zaraz go zatrzymamy. Robimy stop, nic nie będzie nam wybrykało. Przesuwamy tutaj. Mniej więcej tak. Delta mamy tak, na oscyloskopie mamy 584 mikrosekundy, a na mierniku DMM6500 mamy 583,2 mikrosekundy. Podejrzewam, że może to też wynikać z różnej rozdzielczości ekranów, prawda? No bo wiadomo, i jakieś tam, prawda, ustawienia tych kursorów, no ale jak widzimy na powyższym przykładzie, że urządzenie spełnia swoje zadanie, a dodatkowo w oscyloskopie jesteśmy ograniczeni
do dwóch kanałów, tak, do dwóch tam maksymalnie ośmiu przy bardziej, że tak powiem, wypasionych egzemplarzach. Natomiast w przypadku tego urządzenia możemy tych kanałów dołożyć sobie kilkanaście, tak, dodatkowo podłączamy go sobie w sieć Ethernet i mamy zdalną rejestrację środowiska, tak, które nas interesuje. Możemy wszystko sobie badać na bieżąco, a przy użyciu aplikacji możemy wszystko sobie zgrywać na komputer i analizować to sobie w późniejszym czasie. Mam nadzieję, że podobała Wam się forma praktyczna przedstawienia urządzenia. Oczywiście zapraszam do kolejnych filmów mojego autorstwa. Do zobaczenia.